In 1492, Christopher Columbus discovered the New World and changed the course of human history. For centuries, his logbook, one of the most important documents in the story of mankind, gathered dust in Spain's National Library. Now, a few exceptional individuals will have access to this extraordinary treasure. Проект Колумбус є здецидування проектом новаторським. Є здецидування проект конесерський. Цього одруження połączenie historii, połączenie dwóch światów tak naprawdę kolekcjonerskich w postaci manuskryptu, faksymile i starego rumu. The iconic Columbus treasure results from a years-long devotion of a team of industry visionaries, scientists, and artisans. They have crafted incomparable facsimiles of Christopher Columbus's logbook and paired them with the oldest rum in existence. Distilled in Barbados in 1810, this rum lay hidden for 200 years in a dark cellar, lost for generations. Now brought back to life and blended with Dictador's flagship 41-year-old single cask rum. Domem Misylny Manuscriptum jest niezwykłą w skali świata oficyną wydawniczą, unikalną, która odtwarza dzieła dawnych mistrzów manuskryptowych. To niezwykle widowiskowe, cenne elementy, oprócz manuskryptów, którymi są dziennik pokładowy Krzysztofa Kolumba, ale również list Krzysztofa Kolumba do królowej hiszpańskiej i króla Hiszpanii. Ma insomma è un'opera che comunque coinvolge la gente, un'opera importantissima, quindi mi ha fatto piacere creare un qualcosa che potesse emozionare la gente. Bez przeszłości nie ma przyszłości, dlatego też dom emisyjny Manuscriptum jest swego rodzaju wehikułem czasu, który zabiera swoich odbiorców do czasów przeszłych, aby poczuli niezwykłe emocje, które towarzyszyły wielkim ludziom przeszłych czasów. Only a select few will own this piece of history and be able to touch and taste the discovery of the new world.